aby ten film był przestrogą dla młodych ludzi, taką też trochę radą od cioci Ewy. Od cioci Ewy! O! Oj wuja! Oj wuja! Mamy ciocię w końcu! No! Wuja Sergiusz, ciocia Ewa, dobrze, 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 kurwa, króciutko, króciutko tam, co się tam będziemy. Że może nie. Nie chciałabym, żeby ten film został odebrany jako robienie z siebie ofiary, jaka to ja byłam biedna, ojeju, jeju. Ja już to przepracowałam, to już jest dawno za mną, minęło tak naprawdę 10 lat od tamtego zdarzenia. I gdybym nie czuła się z tym dobrze, nie siedziałabym tu teraz i nie opowiadałabym o tym. Chciałabym tylko zaznaczyć, że to, co mi się przytrafiło, jest naprawdę wyjątkową sytuacją. No mówżesz, kurwa! Każdemu, praktycznie nikomu. Przeszukiwałam internet nieraz i nie trafiłam się z żadną podobną historią. To, co ja przeżyłam, było dla mnie przez wiele, wiele lat ogromną traumą. I teraz wiem, że potrzebowałam wtedy dobrego psychologa, a ja zamknęłam się w sobie i wyparłam to z siebie. Dobra, zacznijmy, żeby nie przedłużać. Miałam 15 lat. No kurwa, przez półtorej minuty pierdolisz w kółko. Byłam w trzeciej klasie gimnazjum. Był to marzec, więc jeszcze tej szkoły trochę zostało. Chodziłam do szkoły muzycznej na zajęcia teatralne, grałam w spektaklach, w konkursach muzycznych. A teraz mi kurwa grasz na nerwach. Może powiesz już, co ci się wydarzyło? Tak naprawdę no, byłam grzecznym dzieckiem, ale miałam dużo za uszami, wiadomo jak to nastolatka. Przyszedł taki okres w gimnazjum, że z koleżankami rozmawiałyśmy na temat seksu. Niektóre już miały jakiegoś chłopaka i coś tam planowały. I tak ja. Jebanko, to... 6ix9ine! O, seks! Sytuacja tam się napinała, że można powiedzieć, że każda się ze sobą ścigała. To znaczy, ja miałam takie wrażenie, że to jest jakiś konkurs, jakaś rywalizacja. Coś strasznego. I miałam takiego przyjaciela, rok starszy, czyli miał 16 lat. A mnie mój przyjaciel oczywiście wtedy był bardzo dorosły i on już mi powiedział, że on już ma swój pierwszy raz za sobą i nawet nie pierwszy raz, tylko już ileś tam razy mu się zdarzyło. No i strasznie się zajarałam tym, że mam takiego przyjaciela, już takiego, wiecie, światowego, dorosłego i co się zna na rzeczy. I wpadłam na genialny pomysł, że pierwszy raz będzie z nim. On już wie, jak to się robi. Kurwa, nie mogłaś do wuja zadzwonić? Tu jest twój wuja. No i widzisz, ty z jakimś kurwa brudasem z Polski tam musiałaś akcję penetrację zrobić, miałaś traumę, a ja musiałem z księdzem. I to jest mój przyjaciel, więc nie będę się miała czego wstydzić. No i ten genialny pomysł został zrealizowany. Oczywiście w tajemnicy przed wszystkimi. Miałam jechać na zajęcia teatralne jak co czwartek na godzinę chyba 17, a powiedziałam mojej mamie, że dzisiaj zajęcia są trochę wcześniej, bo się przygotowujemy do spektaklu i pojadę tam chyba na 15 czy 14. Nie pojechałam na zajęcia teatralne, tylko pojechałam do tego chłopaka. Oczywiście stres wtedy był ogromny. Wiedziałam, że ja tam nie jadę po to, bo mam na to ochotę, bo jestem gotowa psychicznie i fizycznie, tylko dlatego, że chcę to zrobić, chcę już być po. A przede wszystkim chcę mieć to doświadczenie, które moje koleżanki nie mają. Co jest ważne, najważniejsze, ten chłopak... No to nie wiem, to jeśli będziemy takimi kategoriami kurwa myśleć, to kto tutaj jest chętny, żeby mu zrobił kupę na czoło? Przysięgam wam, że kurwa praktycznie nikt nie ma takiego doświadczenia. I to będzie doświadczenie, które wy będziecie kurwa mieli, ja nie rozumiem kurwa, ale kobiety są takie dziwne czasami. One takie głupoty pierdolą. Zrozumieć kobiecą logikę jest naprawdę, no... Tak, mój przyjaciel nie pociągał mnie fizycznie. W ogóle. Przyjechałam tam, widział, że się stresuję, on chyba też się stresował. Po prostu byłam blada jak ściana, spocona z nerwów. Ale ten moment musiał nadejść. Była minetka czy nie? O, już tam przyjechałam, trzeba było to zrobić i mieć to z głowy. Tak myślałam. Przyszliśmy do rzeczy, wszystko było oczywiście za moją zgodą i niestety nie spodziewałam się takiego bólu. Huge. To był ból, jakby mi ktoś włożył ostrze w środek i zaczął mnie od środka ciąć.
albo rozrywać dosłownie. Ja myślałam, że tak powinno być, mimo że jęczałam i krzyczałam z bólu. Mówiłam, żeby kontynuować. Jęki, no, tak zwane. Ale ten ból był coraz większy i mi po prostu było słabo. W pewnym momencie powiedziałam, że nie dam rady, że po prostu nie wytrzymam. Myślałam, że tak ma być. Tylko że od razu po wyjściu zaczęła ze mnie lecieć krew w ogromnych ilościach. Nie wiedziałam, co mam zrobić. O kurwa. I poszłam szybko do łazienki. Dobra, bo wy tu jakieś podśmiechujki. Ja nie wiem, kto w ogóle was nauczył, żeby takie podśmiechujki sobie robić z tak poważnych tematów. Wiadomo, temat trudny, ale temat, który dotyczy prawie wszystkich, ale praktycznie nikogo tutaj, tak? Bo wy i seks, to tak średniutko bym powiedział, tak średniutko. Rozumiem, że tutaj będzie masa osób, które haha, wagina, coś tam, cipa, stosunek. Ale moim zdaniem powinniście do tego podejść w taki sposób, w jakim od tego momentu powinniście się zachowywać. Czyli dojrzale, dojrzale do tego podejść. Nie wiem, kto wam jakiś różnych głupot do głowy nakładł, ale naprawdę tak nie wygląda życie dorosłych ludzi. Pójdź dalej. No za chwilę pooglądamy dalej, spokojnie.